Dzisiaj zapraszamy Państwa na dwie projekcje. Najpierw to będzie Kartoteka Tadeusza Różewicza w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Spektakl, którego premiera odbyła się 15 października 1979 roku. Stój, kto idzie. Stój, bo strzelam. Halt! Mówi przez sen. Ta straszna wojna. Chcę z tobą porozmawiać. Łap serdaku. Słucham. Dlaczego wyjadłeś cukier z cukiernicy? Nie kłam? Opowiedz dokładnie, jak było. Coś mnie podkusiło, tatusiu, jakiś diabeł. Gdybyś powiedział, tatusiu, daj cukru. Panie dyrektorze, czas na posiedzenie. Zrozumiałem po 40 latach ogrom swych win. To ja zjadłem kiełbasę w Wielki Piątek 1926 roku. Wstydzę się swego czynu. Mój niski postępek nie może być niczym usprawiedliwiony. Zjadłem kiełbasę z łakomstwa, nie byłem głodny. Dzięki twojej trosce, tatusiu, miałem w dzieciństwie dosyta chleba. Często otrzymywałem drobne pieniądze na łakocie. Mimo to zbłądziłem. Ależ ojciec pyta o cukier, nie o kiełbasę. Mamo, nie broń mnie. Wyrzeknij się syna. W ogóle to był taki czas, druga połowa lat 70., kiedy Teatr Telewizji bardzo chętnie zwracał się z zaproszeniami do reżyserów filmowych, do młodego pokolenia filmowców. Aha, jeszcze jedno. Niech mi pan powie, za co kochamy Chopina. Chopin ukrył armaty w kwiatach i spopularyzował imię Polski w świecie. No tak, ale co czujesz, słuchając jego muzyki jak rok długi? Czuję głęboką wdzięczność dla kompozytora. Tak, no jak tu można mówić, że nasza młodzież jest cyniczna i obojętna? Jeśli tak można powiedzieć, Holubek jest starszy niewątpliwie w tym przedstawieniu niż bohater Kartoteki miał w momencie jej tworzenia, i to jest chyba znaczące dla interpretacji. Można powiedzieć, że tak jak tamta Kartoteka Swinarskiego miała w sobie refleksji tego czasu, tej zwanej małej stabilizacji, prawda, Gomułkowskiej. Tam się coś czuło takiego wokół tego przedstawienia. Tak tutaj ci z Państwa, którzy pamiętają te czasy, zobaczą czasy gierkowskie w tym bardzo wyraźnie. To też ta dokumentacyjna pasja Kieślowskiego i to widzenie spraw społeczno-politycznych, gdzie zawsze mu nieobce, w tamtym przynajmniej czasie bardzo mocno też tutaj znajduje wyraz. Między innymi myślę, że ta forma realizacji była też po to, żeby pokazać, jak wygląda ta historia Różewicza pokazana w tamtych warunkach. Proces według Kawki w reżyserii Laco Adamika i Agnieszki Holland. I to przedstawienie wybrane jest też oczywiście nieprzypadkowo w tym właśnie zestawie, bo w przypadku tych twórców również mamy do czynienia z filmowcami. Pani Grubach! Pani Grubach! Pan dzwonił? Kto pan jest? Chciałem, żeby mi Anna przyniosła śniadanie. On chce, żeby mu Anna przyniosła śniadanie. To jest niemożliwe. O, to coś nowego. Chcę jednak zobaczyć, kto tam jest w sąsiednim pokoju. A pani Grubach odpowie mi za to zakłócanie spokoju. Nie zechciałby pan raczej tu zostać. Nie chcę ani tu zostać, ani z panem rozmawiać, dopóki pan się nie przedstawi. Nie miałem nic złego na myśli. Powinien był pan zostać w pokoju. Czy Franciszek tego panu nie powiedział? Czego pan ode mnie chce, u diabła? Agnieszka
może podpisać chyba 6 czy 8 spektakli, a ja policzyłem dzisiaj Laco Adamik jako reżyser, współreżyser, realizator 40 kilka. To tak, oczywiście łącznie licząc też późniejsze jego spektakle, to niewątpliwie dorobek Laco Adamika jest o wiele większy i na pewno Laco Adamika należy zaliczyć w poczet najwybitniejszych twórców teatru, telewizji, twórców, którzy też mieli swój bardzo indywidualny styl, język właśnie spektakli telewizyjnych. Niespełna tydzień temu zostałem aresztowany. Sam dzisiaj śmieję się z tego faktu, ale to w tej chwili nie należy do rzeczy. Naszli mnie rano w łóżku. Sądząc z tego, co mówił pan sędzia śledczy, może rzeczywiście miano rozkaz zaaresztować jakiegoś malarza pokojowego, który równie jak ja jest niewinny. Dość, że wybrano mnie. Ci strażnicy, była to zresztą zdemoralizowana hołota, uszy bolały od ich głupiej gadaniny. Chcieli się dać przekupić. Pod różnymi pozorami próbowali wyłudzić ode mnie ubrania, bieliznę. Żądali pieniędzy, aby rzekomo przynieść mi śniadanie, podczas gdy uprzednio w moich oczach najbezczelniej zjedli moje własne. Może to nie był taki oczywisty wybór obsadowy, jeśli chodzi o proces, bo Wilhelmi był aktorem już w momencie tworzenia spektaklu dojrzałym i to jest taki Józefka, który nie jest młodzieńcem i pewna też siła taka Wilhelmiego jako aktora, jako człowieka jest też widoczna w interpretacji tej postaci, ale tym bardziej wydaje się, że historia tego bohatera nabiera jeszcze bardziej dramatycznych znaczeń.